Katowiczanki, nie skrywające swoich medalowych aspiracji, po 10 kolejkach spotkań, po 10 spotkaniach zgromadziły dotąd 17 punktów. Rekordzistki doprowadziły do remisu, finalnie do rzutów karnych, w których okazały się skuteczniejsze. Magdalena Knysak z rzutu wolnego w kierunku Anny Huras, problemy z opanowaniem piłki, ale w sukurs podążyła swojej koleżance Magdalena Skolarz. Twardo, ale w ramach przepisów potraktowana przez Aleksandrę Lizoń, nadal rekordzistki Anna Huras w swoim, można rzec, firmowym zagraniu, uderzeniu wewnętrzną częścią stopy wstecz do Izabeli Tracz. Traci piłkę jednak defensorka rekordu na rzecz Wojtkowej i wskazanie na 11 metr po faulu Izabeli Tracz. Do piłki podchodzi Emilia Zdunek. I piłka przy prawym słupku bielskiej bramki. Bezradna w tej sytuacji Wiktoria Berdys. Turkiewicz. Celne dogranie w kierunku Zdunek. Mała gra katowiczanek. Zagranie wstecz i z wewnętrzną częścią stopy szukała próby ulokowania piłki przy dalszym słupku. Zarysowuje się coraz większa przewaga zespołu gości Klaudia Maciążka i trafienie do bramki bielszczanek. Tym razem nie ma spalonego. W 22 minucie spotkania katowiczanki obejmują prowadzenie 2-0. I tym razem prostopadła piłka do Nikoli Brzęczek bez spalonego. Świetnie, poza polem karnym interweniująca Wiktoria Berdys i poprawka bodaj Katarzyny Wojtkowej. O centymetry mija słupek, z naruszeniem przepisów powalona na murawę Laura Kłębek. Prostopadła piłka w kierunku Katarzyny Moskały. No i może teraz okazja dla bielszczanek, Katarzyna Moskała. I tym razem piłka nie znalazła drogi do bramki. My zaś słyszymy po raz ostatni w tej części spotkania gwizdek Emilii Szymuli. 2-0 po 3 kwadransach, której mecze rozegrane zostaną w 2022 roku. Korner dla GKS-u. Nadal przypisuje Maciążka na linii bramkowej. Knysak, poprawka. O czym mówiłem nieco wcześniej, to w zdecydowanej większości szkolni koledzy pani bielskiego zespołu Ekstraligi. Tymczasem w poprzeczkę uderzenie Brzęczek, ależ gorąco zrobiło się pod bielską bramką. Skolarz. Moskała. Zbyt wąsko jednak prowadzony ten atak rekordzistek, co znacząco ułatwiło ustawienie szyków obronnych przez zawodniczki ze stolicy Górnego Śląska. Maciążka nieco spóźniona, ale radzi sobie jednak w sytuacji oko w oko z napastniczką Gieksy Wiktoria Berdys. Wiktoria Nowak. I tu bez problemu wybija piłkę poza pole karne. Koch, a my byliśmy świadkami uderzenia z dystansu czystego, ładnego technicznie. Magdalena Knysak nad murem i fenomenalna interwencja w bramce GKS-u Kingi Seweryn. Kasandra Rybaczuk. Taka zawiesinka w okolice 5 metra. Musiała interweniować w tej sytuacji Wiktoria Berdys, natomiast pani arbiter odgwizduje kolejny rzut karny w tym meczu. W bielskiej bramce, przypomnę, Wiktoria Berdys. I tym razem celnie, skutecznie, pewnie Zdunek na 3-0. Nowacka. Za lekko jednak w kierunku Nowak. Piłka nie dociera również do Berdys. Sytuacja sam na sam, którą wykorzystuje Klaudia Maciążka w 74 minucie meczu. Klaudia Maciążka. Tymczasem gol numer 5. Nikola Brzęczek. Knysak zasygnalizowała niebagatelne, nietuzinkowe umiejętności bramkarskie. Anna Huras. Emilia Walczek. A cały mecz kończy ten gwizdek arbiter Emilii Szymuli. 5-0 wygrana katowiczanek nad bielskim rekordem.